Wybieramy się dzisiaj na mur chiński, czyli żeby spełnić moje marzenie. Siesie. 120 za zestaw wejściowy na mur oraz zestaw autobusowy na mur. Wejście na mur zajęłoby nam około godziny. Autobus kosztuje 15, czyli 7,50. Zabiera na mur i z powrotem, plus sama wejściówka. Chyba że chcecie skorzystać z helikoptera za 670 zł za 10 minut. Wielki mur chiński, największy płot na świecie, którego każdy sąsiad by pozazdrościł. Miał on za zadanie chronić północ Chin od najazdu ludów z wielkiego stepu, czyli współczesnej Mongolii. Miał również chronić przed demonami. Podobno demony poruszają się po linii prostej, więc nie mogą pokonać załamań muru. Wielki mur chiński to nazwa europejska nadana przez Anglików. Tak naprawdę nazywa się on Mur 10 tysięcy li, co oznacza nieskończoną długość. Jest budowlą zagrożoną zniszczeniem, ponieważ jest ona regularnie grabiona z budulca, a od 2007 roku znalazła się na liście 7 nowych cudów świata. To zarazem drugi odwiedzony cud podczas tej podróży. Machu Picchu było pierwsze. Naukowcy sprzeczają się o dwie sprawy. O datę powstania muru, bo jedynie co wiadomo, to był on budowany ponad 2000 lat, oraz o jego długość. Więc jak długa jest nieskończoność? Na tą chwilę to 8851 km, 6259 km zostało zbudowane przez człowieka, a reszta to granica naturalna stworzona przez rzeki i wzgórza. Ta długość jest przyjęta jako długość całej fortyfikacji, a nie samego muru. Okej, a ile to jest 8851 km? No więc gdyby nałożyć go na Polskę, można by było ją okrążyć 2,5 raza po obwodzie jej granicy. Jest on też 19 razy dłuższy niż mur na północy Siedmiu Królestw. Pozdrawiam fanów Gry o Tron. Wielki mur chiński jest to atrakcja na kilka godzin. I między tymi 20 wieżami najgorsza jest 18, 19 i 20. Czemu najgorsza? Ponieważ tam na górze jest połowa drogi, to jest wieża 19 i jeszcze jedną taką drogę musimy pokonać do 20. Bierzemy się do roboty. Maximum effort, jak to mawiał Deadpool. Szczerze mówiąc, mur mimo swej okazałości był marną fortyfikacją, którą zdobywano wielokrotnie na przestrzeni lat. Był nawet czas, kiedy on został całkowicie odebrany Chinom na ponad jedno stulecie. Bardziej był przydatny jako system wczesnego ostrzegania ze względu na liczne posterunki. Najbardziej popularny współczesny mit to ten, że można zobaczyć mur z Księżyca. Tak, to jest mit. Nie ma takiej możliwości. Kiedy znajdujemy się już na murze, nie wydają się tak naprawdę taki potężny. Ma szerokość 6 metrów, wysokość 7 metrów i sprawia wrażenie małego, to jego długość pozwala na to, żeby został zauważony z orbity okołoziemskiej. Ale z orbity również możecie zobaczyć lotniska, tamy i autostrady. Wcale nie jest taki duży. Oprócz spaceru po murze można też raz do roku wystartować w maratonie na 42 km, który uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie. My mieliśmy dość po jednym prostym spacerze. Czy marzenie małej dziewczynki spełniło oczekiwania dorosłej Natalii? Schody są mordercze. Niektóre z nich są wielkości długości, wysokości mojej stopy od kolana, mojej nogi od kolana do stopy. Także masakra. Tutaj pani oferuje zimną wodę i piwo, a tam jest zamurowana ściana, ale można wejść wyżej, bo ludzie są i nawet sprzedają flagi, żeby sobie patriotycznie można zrobić zdjęcie. Uff, jak się czujesz?
Bardzo dobrze. Jest lepiej niż mi się wydawało. Myślałem, że będzie dużo, dużo gorzej. Ale jest naprawdę spoko. Udało nam się. To było twoje wielkie marzenie. Jak się czujesz? Jak ty się czujesz? To było twoje marzenie od lat, żeby wejść na mur. Mogę powiedzieć, że pewnie od więcej niż 2 dekad, co brzmi strasznie tak naprawdę. Jesteś stara. Dzięki. Ale udało się. Widok trochę taki mleczny. Ma tu swój klimat, ale jakby nie oddaje, znaczy nie oddaje, tylko nie widać do końca tych górek, pagórek. Przynajmniej nie widzę tutaj w obiektywie. Natomiast nie wiem, czy to jest... Jesteśmy tak wykończeni, że brakuje mi słów. Nie wiem, czy to jest smog z Pekinu, czy to jest po prostu taka lekka mgiełka, jakieś chmurki czy coś, ale jest tak mlecznie i mistycznie dookoła nas. Te góry, szczyty, fajnie to wygląda. Gdzie masz zębeczki? O, chyba nie myłeś. Pewnie, że czułam ogromną radochę. W końcu czekałam na ten moment ponad 2 dekady. Móc się przespacerować po fragmencie tego giganta było czymś wyjątkowym. Nawet jeśli tak naprawdę nie widać go z księżyca. Zastanawiam się teraz, czy to właśnie powinno być moje kolejne marzenie. Sprawdzić, czy oby na pewno go stamtąd nie widać. A wy? O czym marzycie? Dzika część muru nie oferuje już samego muru. Tak naprawdę przeszliśmy na ścieżkę. Widać tutaj resztki cegieł porozbijanych, ale to już zostało przejęte całkowicie przez naturę. Zabawne jednak jest, że sklepikarze są tak jakby do ostatniej chwili z szyldami już, że kolejne 10 km do najbliższych snaków. Ta część muru jest bardziej niebezpieczna. To jest dla osób, które po prostu lubią się trochę powspinać. Zamknięta ona jest zdecydowanie, kiedy pada lub jest zimno i ślisko. Okej, okay, mur chiński uznajemy za? Zaliczony. Tutaj już jest tylko krzaczasta ścieżynka, więc dalej nie będziemy się fatygować. Czas wracać i celebrować. Idziemy do pana, którego minęliśmy, aby świętować. Podobno nie da się oddać spadzistości, ale wierzcie nam, to jest mega, mega spadziście. Musimy powoli iść, żeby się nie rozbić, także wyłączam kamerę i śmigamy na dół. Podczas podróży zdarzają się chwile, w których dokonujesz wyboru, a później tego żałujesz. Kobieta w różowej bluzce miała być naszym kierowcą. Wszystko było już ustalone, kiedy jedna z par przyprowadziła swojego kierowcę. To spowodowało bardzo niemiłą konfrontację, wręcz walkę o klienta. Ja już wiedziałem, że pani, która chciała nam pomóc, nie wygra.
To jest bardzo dziwna sytuacja, nie lubię się tak targować. Szkoda mi tych kobiet. To przerażające, jak niektórzy turyści wykorzystują desperację lokalsów próbujących zarobić kilka groszy. Nie zrozumcie mnie źle. My sami zachowaliśmy się beznadziejnie, nie reagując na tą sytuację. Do dziś żałujemy, że nie pojechaliśmy z kobietą, z którą się najpierw dogadaliśmy. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Ej, szkoda mi tych kobiet, nie? Słyszę, to jest to generalnie trochę zamieszania, bo jest nas nagle szóstka i dwóch kierowców, dwie kierowczyni, dwie taksy. Tutaj... I teraz pani zostaje w tyle i mi się przykro robi, ej. To ona nam chciała pomóc. To po prostu ktoś chciał być mądrzejszy i jeszcze zjechać taksy. Tak, czyli mieliśmy zapłacić 80, chyba nas już tak łatwo fair ceną. Fair ceną, a teraz 60. Kurde. Ej, nie fair. Nie fair. No i teraz ta pani zostaje z tyłu. I to już koniec naszych praktycznych wskazówek i ciekawostek z chińskiego muru. Zostaje wam tylko wcisnąć suba, subskrybuj tu niżej, dorzucić dzwoneczek i może jakimś cudem YouTube was poinformuje, że jest następny film. Jeżeli nie, to widzimy się w następny czwartek o 17.30. Ahoj!